Z nami Krzysztof Rogowski po drugiej wygranej zawodowej. Krzysztof, chyba możesz być zadowolony. Pokazałeś naprawdę dobry boks, chociaż przeciwnik okazał się wytrzymały. Tak jest, no mówiłem właśnie to ty dwa dni temu do wywiadu, że naprawdę Darek mi załatwia, że tak powiem, dobrych zawodników już w rankingu wysoko. No po prostu, żebym, bo ja już mam, wiadomo, 31 lat, chciałbym, że tak powiem, jeszcze poboksować, że tak powiem, szybko skoczyć w rankingu, żeby też poboksować o pas mistrza świata. No wiadomo, że to jest ciężko, wiadomo, trening, jeszcze raz trening, no ale no lata uciekają tak samo. No chciałbym, że tak powiem, jeszcze przed końcem kariery poboksować, że tak powiem, zawodowo, no i sprawdzić się naprawdę i zdobyć pas mistrza świata. Właśnie, Krzysztof, nie żałujesz, że tak późno zdecydowałeś się na zawodowy boks? No też troszeczkę żałuję, no nie chciałem, że tak powiem, zostawić klubu PKB Poznań, no chciałem być, że tak powiem, z nimi, no ale no wiadomo, lata uciekają, trzeba, że tak powiem, na stare lata zarobić troszeczkę pieniążków, no i sprawdzić się zawodowo, zawsze chciałem się sprawdzić zawodowo, no szybciej uciekł, że tak powiem, Krzysiu Chudecki, Krzysiu Szot, u nas też boksował w PKB, no uciekli szybciej, no ja też tak mówiłem, pójdę, ale jakoś nie poszłem, no cały czas byłem w PKB. Ta czwórka przyboksowana w naprawdę niezłym tempie, co byś powiedział już na sześciorundówkę? Czy jeszcze za wcześnie troszeczkę? Znaczy, no nie wiem, no po to właśnie też miałem tydzień temu sparring, że tak powiem, w Kórniku. Cztery rundy z Damianem Ławniczakiem, naprawdę, żeby się sprawdzić, bo pierwsza moja walka trwała 56 sekund, no bardzo szybko, no a wiadomo, żeby boksować, że tak powiem, na 4, na 6 rund trzeba się sprawdzić. No tydzień temu miałem właśnie walkę z Damianem Ławniczakiem w Kórniku, no sprawdziłem się 4 rundy, no dobrej walki, no i tak samo tu, no chciałem się, wiadomo, też pokazać, żeby, że publiczności, bo wiadomo, Hetman Białystok też mi jest bliski, bo też boksowałem tutaj, boksowałem przeciwko, wiadomo, Hetmanowi, ale w PKB. No i też tutaj bardzo dobrze ludzi znam i dobrze odpowiadają, że tak powiem. I właśnie zauważyłem, stojąc pod ringiem, że ludzie cię dopingowali, chociaż jesteś z Poznania, czyli z odległego miasta. Kibice chyba nie zapomnieli o Krzysztofie Rogowskim. No tak, i to jest bardzo miłe naprawdę, że jedzie się, że tak powiem, na koniec Polski, boksuje się i naprawdę, że publiczność też, wiadomo, podnosi i na tej fali, że tak powiem, można chmury podnieść i iść na chmurach. Powiedz, Krzysztof, czy wiesz, jakie są dalsze plany wobec twojej osoby? Czy znasz już jakąś datę kolejnej walki, czy jeszcze nie rozmawiałeś o tym z promotorem? No na razie jeszcze nie rozmawiałem. No nie wiem, no, że tak powiem, ma zamiar mi zrobić walkę jeszcze w tym roku. No zobaczymy, jak to będzie. Nie chcę, że tak powiem, zapeszać i nie chcę, że tak powiem, mówić na razie. No zobaczymy. Myślę, że naprawdę pokazałem dobry boks, no i, że tak powiem, szybko mi zorganizowuję jakąś walkę, wiadomo, lata uciekają.